gminie Mniszków trwają otwarte, bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa łódzkiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie oraz Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym co tydzień goszczą kursantów, którzy chcą się poczuć pewniej w pracy z komputerem. Jakich informacji może ta grupa zasięgnąć podczas takich szkoleń komputerowych? Przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo. Mamy moduł o biznesie, więc omawiamy przede wszystkim aspekty związane z tym, żeby nasz biznes w sieci był bezpieczny. Żeby nasza firma mogła w ogóle mieć fajną działalność, musi przede wszystkim czuć się dobrze w sieci. Żeby czuć się dobrze, musimy mieć gwarancję tego, że nikt nie będzie kradł naszych danych, że nikt nie będzie mógł w jakikolwiek sposób naszej firmie zaszkodzić. Dzisiaj omawiamy moduł biznes w sieci. W związku z tym są to raczej osoby, które bądź prowadzą, bądź planują taką działalność prowadzić. Natomiast inne moduły także są do dyspozycji. Rodzić w sieci, rolnik w sieci, kultura w sieci, działam w mediach społecznościowych. W zależności od potrzeb takie moduły są, więc każdy człowiek znajdzie dla siebie coś ciekawego. Jesteśmy też tutaj po to, żeby osoby, które nigdy nie miały do czynienia z komputerami, mogły poznać tak naprawdę ważność tego urządzenia w życiu, jak i skalę też zagrożeń, które się z tym wiążą. Warsztaty komputerowe dostarczają kursantom nie tylko wiedzę z zakresu poruszania się w świecie internetu, ale są też doskonałą okazją do dyskusji i wymiany poglądów między mieszkańcami. Weekendowe spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem. Rolnik w sieci. Czy na tym szkoleniu dowiedział się pan czegoś nowego? Na pewno tak. Nie korzystałem z, jak to się mówi, tej internetowej przelewów i tak dalej, żeby zrobić, a teraz już będę wiedział, w jakim stopniu to się posługiwać, żeby błędów nie popełniać. Co państwo dzisiaj tutaj robią na szkoleniu? Uczymy się rzeczy, które były dla nas do tej pory jakimś takim, czarną magią, można powiedzieć, prawda? I teraz poznajemy tajniki internetu, to rzeczy, które przydadzą nam się, myślę. Całkiem dobrze, dużo wiedzy się zdobędzie. Człowiek jest jednak niedoświadczony, to tam. Czasami się usiądzie tam w domu chwilę i a to jednak trochę takich ciekawostek się dowiemy, co wolno, co nie wolno, jakie dane możemy podawać, czego nie. Jak się pani dzisiaj pracuje na kursie? Bardzo dobrze, miła atmosfera, pan prowadzący super prowadzi szkolenie w sposób zrozumiały, taki pomocny dla nas, że myślę, że każda osoba, która tutaj przebywa teraz na szkoleniu, swój biznes będzie wiedziała, tak, jakie są negatywne, pozytywne skutki prowadzenia. Koordynacją projektu zajmują się pracownicy Mniszkowskiego Urzędu, a nadzór nad realizacją sprawuje wójt gminy Mniszków Paweł Werłus. Panie wójcie, czy to pierwsze takie szkolenie komputerowe w gminie Mniszków? Tak, to prawda. Po raz pierwszy w historii mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z projektu, który w całości finansowany jest z środków Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa. W tym projekcie mieszkańcy gminy Mniszków mogą uczestniczyć, rozwijać swoje zdolności, pasje, oczywiście z pracy z komputerem. Mieszkańcy spotykają się w różnych blokach tematycznych, jest ich 7, około 300 mieszkańców przeszkolimy w zakresie poruszania się w sieci. Takie spotkania to również okazja do spotkania towarzyskiego. Tak, oczywiście są to spotkania integracyjne, które pozwalają poznać się bliżej, poznać swoje zainteresowania, jak również spotkać się, bo te spotkania odbywają się sukcesywnie w weekendy, odbywają się w 2 placówkach naszych, w Mniszkowie, w bibliotece, jak również w Szkole Podstawowej w Błogim Rządowym. Nie musimy zbytnio zachęcać mieszkańców, bo ogromne jest zainteresowanie i jest zapotrzebowanie. Mieszkańcy chcą spotykać się i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że to taki kurs mogliśmy zorganizować dla naszych mieszkańców, oczywiście bezpłatnie. Dziękuję. Bezpłatne szkolenia komputerowe potrwają do marca bieżącego roku. Chętni mieszkańcy mogą wciąż zgłaszać się do udziału poprzez zapisy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.
Projekt pod tytułem Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.